Witajcie w kolejnym odcinku Dziennika Budowy. Dzisiaj chcemy podzielić się z Wami wiadomością o zakończeniu pierwszego etapu budowy Centrum Rehabilitacji. Stan surowy zamknięty jest już gotowy. Oznacza to, że mamy zamontowane okna, drzwi zewnętrzne i bramę garażową. Prace nad tym etapem były intensywne i wymagały dużego wysiłku oraz współpracy wielu osób. To dla nas ogromny krok naprzód i nie moglibyśmy tego osiągnąć bez Waszego wsparcia. W najbliższym czasie będzie montaż instalacji elektrycznej, w kolejnych etapach instalacja sanitarna, ocieplenie poddasza i wiele innych kosztownych rzeczy. Centrum rehabilitacyjne będzie nosiło z dumą imię Świętego Józefa. Stanowi on dla nas wyjątkową inspirację jako wzór pracowitości, oddania i opieki. Wierzymy, że będzie strzegł tego budynku, nas oraz wszystkich planów związanych z dalszym wykończeniem i funkcjonowaniem centrum. Mamy nadzieję, że dzięki temu centrum wiele osób odzyska zdrowie oraz radość życia. Dziękujemy za każde wsparcie finansowe, a także za wszystkie słowa otuchy i uznania, które otrzymywaliśmy od Was. To Wasze słowa motywowały, dodawały sił i podnosiły na duchu w trakcie tego dużego projektu. Kochani, liczymy na to, że pozostaniecie z nami w kolejnych etapach wykończenia tego niezwykłego dla nas wszystkich obiektu. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Pamiętajmy, z małych gestów budujemy lepszy świat.